die Leute angepinkt. Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym piątym weekendzie fotecznym i 12 naszej imprezie jako odbywającej się jako rajd rowerowy foteczny. Budowla militarna ożywa, proszę Państwa, wtedy, kiedy pojawiają się żołnierze. Z tego względu staramy się przez te dwa dni pokazać Państwu obóz różnych formacji wojskowych. Między innymi, no, jesteśmy z przodu są Prusacy i Saksończycy, no bo tacy byli pierwotni gospodarze tego. Proszę Państwa, umundurowanie, nakrycie głowy. Są to, proszę Państwa, wojska kolonialne. Jest to generał wojsk kolonialnych z Afryki. Saksonii, też robi krok do przodu. O, wojska taborowe, proszę Państwa, w granatowym mundurze. Jest to jednoroczny, proszę Państwa, ochotnik, też właśnie z tego 6. pułku grenadierów. No, pojawia się już mundur typu Feldgrau, czyli były jak gdyby dwie odmiany tego rodzaju mundurowania. Polowa zieleń i polowa szarość. Fabian, proszę Państwa, nie jest też Polakiem, jest to kolega ze stowarzyszenia Alte AMS Getyngi. Jest kuchnia, a druga część? Oczywiście. Trzeba wyżywić żołnierzy, którzy stacjonują w forcie. Proszę Państwa, obsada tego obiektu to była kompania piechoty, bo to jest raczej fort piechoty, nie fort artyleryjski. On miał oczywiście wyposażenie artyleryjskie, ale dla potrzeb obrony wewnętrznej, obrony bliskiej. Prochowy był w odpowiednich workach przechowywany. Należało wprowadzić laboratorium prochowe, to znaczy ono kontrolowało wilgotność tego prochu i też zwiększało lub zmniejszało w zależności od tego, jakie to były ładunki. Zbliżyć pewien klimat takiego działania, co mogłoby się na takim porcie dziać. Portów pośrednich. Trzech jest przejście pod fosą. My jesteśmy w takim porcie, gdzie jest przejście pod fosą do Kaponiery. Ponieważ uznano, że tutaj jest na tyle niski poziom wód gruntowych, że nie będzie woda nachodziła w ten tunel. Proszę Państwa, jest ten epizod z kampanii wrześniowej. Tak, trzymajączki. Proszę Państwa, żadne walki w 1939 roku piechoty się nie toczyły. Dlatego, że Armia Poznań wycofała się bardzo szybko na pozycję w rejonie Koła. Co tam masz, żołnierzu, czekam? Skakuj. Fajne!
Państwa, zawsze chcę też powiedzieć profesorze jeszcze jedną rzecz. Że wcale nie jesteśmy zachwyceni wojną. Świetnie, jeśli proszę Państwa możemy zabić się w rekonstrukcję, możemy pomóc dla Państwa, ale świetnie jest zakładać mundur, tylko nie wiem. Dziadkowie też walczyli, dochodziło do bardzo różnych sytuacji. Lute! Szwajny! Okazuje się, że mimo, że to był mniejszy kalibr, bo 5,56, otwór gazowy potrafił się zapychać i to broń ta nie nadawała się do warunków klimatycznych, jaka była na właśnie tam w konflikcie wietnamskim. Trzeba było naprawdę o nią dbać, czyścić, dbać. A kałak wiadomo, jaką ma tolerancję. Może w piachu, w błocie leżeć. Dwa razy suwadło się przeciągnęło i dalej było to samo. Szybkie umiejętności. Zakładka, która prezentuje świetne poznańskie książki.